Są zmiany personalne w Zarządzie Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Szanowie po wejściu do związku delegata gminy Szanów Janusza Jedynaka. Zmiany spowodowane są decyzją burmistrza Chrzanowa Marka Niechwieja o rezygnacji z zasiadania w zgromadzeniu związku i automatycznie pełnieniu funkcji wiceprzewodniczącego zarządu ZKKM. Już po wyborach, gdy burmistrz obejmował to stanowisko, zapowiadał, że decyduje się na zasiadanie we władzach ZKKM, bo chce się przyjrzeć pracy w tym gremium. Najwyraźniej uznał, że nadszedł już moment, gdy można związek opuścić. Na swoje miejsce delegował do ZKKM chrzanowskiego radnego Janusza Jedynaka. W środę zgromadzenie związku przyjęło rezygnację włodarza Chrzanowa i automatycznie głosowano o zmianach personalnych w zarządzie. Ponieważ pani Ewa Siemek w ślad za burmistrzem Chrzanowa również złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu, ale pytałem ją, czy zechciałaby pełnić funkcję mojego zastępcy. Zgodziła się i tak wczoraj zgromadzenie przyjęło tą kandydaturę. Ewa Siemek z Trzebini objęła więc funkcję wiceprzewodniczącej zarządu, natomiast Janusz Jedynak, delegowany z Chrzanowa, został jego członkiem. W przeciwieństwie do Marka Niechwieja, który jako burmistrz nie mógł pobierać wynagrodzenia z racji pracy w zgromadzeniu, obecna wiceprzewodnicząca i nowy członek zarządu takie świadczenia otrzymają. Delegaci zasiadający w zarządzie zatrudnieni na 1/5 etatu w systemie zadaniowym czasu pracy otrzymują wynagrodzenie. Ewa Siemek będzie otrzymywała miesięcznie nieco ponad 1300 zł brutto. W skład wynagrodzenia wchodzi także dodatek funkcyjny i stażowe. Natomiast Janusz Jedynak jako członek zarządu związku otrzyma niecałe 1300 zł brutto, w tym dodatki funkcyjny i stażowy. Zasiadając w zarządzie związku będą uczestniczyć w jego pracy, a to oznacza posiedzenia co najmniej raz w tygodniu. Takie posiedzenia odbywają się i zapewniam, że jest co robić. Każdego tygodnia są tematy, na pozór może z zewnątrz postrzegając komunikację, no to co oni tam robią, ale zadań jest dosyć sporo. Dodatkowo raz w miesiącu odbywa się posiedzenie całego zgromadzenia związku, czyli wszystkich delegatów gmin. Na razie jednak przed nimi wakacyjna przerwa. Kolejne zgromadzenie zaplanowano na koniec września.